Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Jak widzicie, tytuł filmu dlatego taki, a nie inny, bo co możecie zaobserwować i na pewno osoby, które śledzą mój kanał, od razu zauważyły, że coś tu się pozmieniało. Mianowicie w mojej 180 przeprowadziłem taką gruntowną zmianę. Powyrzucałem trochę rzeczy, jeżeli chodzi o wystrój. Kilka rzeczy dołożyłem, a mianowicie ten korzeń, który teraz możecie zaobserwować na środku zbiornika. Wcześniej było tam dwa kamienie i taki, ja na to mówiłem zawsze, deska. Można ją zaobserwować z tyłu tego korzenia, bo nie miałem co z tym zrobić, więc wkomponowałem ją w ten korzeń. Robi przy okazji za taki odciążnik, żeby ten korzeń nie pływał. No, wydaje mi się, że wywalając te kilka rzeczy, spychając właśnie tą kryptokorynę na tył, zrobiło się w akwarium sporo widniej i będzie tak do czasu, do kiedy pistia nie zarośnie tafli wody, ale będę się starał kontrolować, żeby właśnie więcej światła dochodziło, między innymi dla takiego anubiasa, który teraz też tutaj widzicie, bo wcześniej był schowany z tyłu, był taki dosyć mizerny, a teraz widzę, że dostał trochę światła i zaczęło mu to służyć, puścił nowe liście, ładnie się wybarwił. Co chodzi o ryby, też sobie zrobiłem porządek, pozostawiałem praktycznie tylko to, co chcę dalej, żeby uczestniczyło w mojej hodowli. I też powoli, jak widzicie, co chodzi o molinezję, ale też i mieczyki, wyłapuję sobie młodzież, żeby ją tutaj wrzucić, żeby sobie dorosła do normalnych, pokaźnych rozmiarów i będę chciał też dalej coś z tych rybek wyprowadzać. No i myślę, że ciężko się przyzwyczaić do takiej zmiany, jeżeli akwarium ileś tam lat ma taki sam wystrój, a tutaj trochę pokombinowałem, pozmieniałem i tak jak patrzę na to akwarium, to trochę ciężko mi się przyzwyczaić, ale z dnia na dzień jest coraz lepiej. Już zacząłem się oswajać z tym, że nie wygląda tak, jak wyglądało przez ostatnie lata. Myślę, że zmiana jak najbardziej na plus. Możecie napisać w komentarzu, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Może w fintach tego nie oddaję, ale siedząc na wprost akwarium, naprawdę zrobiło się dużo jaśniej. No i też ten korzeń jest dosyć często, szczególnie na początku, oblegany przez glonojady, ale nie tylko, bo i krewetki się lubią na nim pokazać, więc można sobie zaobserwować różne fajne zachowania, czy to właśnie ryb, czy krewetek. Świderki, no tak jak było mówione, miałem mieć plagę i plagę mam, ale mi się to akurat podoba. Część tych świderków, które były już mi zbędne, też posprzedawałem. Część, jeżeli nie zajdzie za jakiś czas, pójdzie po prostu na karmówkę dla helenek. Także myślę, że idzie wszystko w dobrym kierunku. Też zauważyłem, że te ślimaki częściej wychodzą pod wieczór, a na dniu praktycznie, jak sobie oglądam akwarium, to nieraz ich ciężko jest zauważyć. Tam, jak widzicie, kilka muszel takich pod filtrem jest białych. Zauważyłem, że te młode zbrojniki potrafią sobie wyssać takiego ślimaka po prostu z muszli. Kiedyś właśnie moja żona mówiła mi, że coś takiego widziałem, co ty gadasz, to raczej nie jest możliwe. Korzystając z okazji, chciałem wam polecić kanał pewnego młodego akwarysty o nazwie Wędkarium. Chłopak tam pokazuje, co tam u niego w zbiornikach. Zadaje też sporo pytań, wiadomo, jak to młody akwarysta. Więc jeżeli możecie, to wbijajcie na ten kanał. Zostawcie tam chłopakowi suba, łapkę w górę. Jeżeli potraficie odpowiedzieć na jego pytania, to po prostu pomagajcie chłopakowi, żeby nie zniechęcił się do akwarystyki. Za kilka lat może on sam będzie komuś też pomagał w odpowiedziach na różne pytania. Nabędzie sporo obycia, sporo wiedzy. No i myślę, że młodych akwarystów należy zachęcać do nagrywania też filmów, jak i do kontynuowania swojej pasji. Także jeżeli możecie, dajcie chłopakowi trochę subów, trochę łapek w górę. Pomóżcie mu w prowadzeniu jego zbiornika, a jak znał życie, pewnie kiedyś się za to na pewno odwdzięczy. Ostatnio dostałem pytanie od członka mojej grupy na Facebooku Akwarystyczny YouTube, jakie ja pokarmy suche podaję swoim rybom. Także kolego, jak widzisz, korzystam z pokarmów takich chyba wszystkim dobrze znanych, pokarmów Tropicala. No i masz tutaj pokarm wysokobiałkowy, pokarm wzmacniający jajeczny, pokarm wieloskładnikowy, no i na sam koniec pokarm, który zawiera więcej składników roślinnych.
tak jak jeszcze tutaj zaraz zauważysz, do tego dodaję też suszoną dafnię i granulat, oczywiście na sam koniec, z racji tego, że po prostu opadłby na dno, i tak po jakimś czasie opada, ale można sobie też dosypać właśnie takiego kiryska. Myślę, że jest to pokarm, który na pewno jest wystarczający przy hodowli takich ryb, jakie ja posiadam. Jak widać, jak chyba każdy się domyśla, przygotowanie takiego pokarmu jest naprawdę dziecinnie proste. Każdą jedną saszetkę wsypujemy sobie do jakiegoś zbiorniczka, który jest przeznaczony właśnie na przetrzymywanie pokarmu suchego dla ryb. Ja uważam, że lepiej jest wymieszać sobie taki pokarm, czyli to wszystko, co pokazuję teraz, do jednego zbiornika, bo wiem, że co niektórzy na przykład otwierają sobie ten pokarm i jednego dnia na przykład karmi tym pokarmem wysokojajecznym, wzmacniającym, a następnego dnia na przykład karmią tym bardziej roślinnym, tylko że jest też takie ryzyko, że a który ja pokarm wczoraj dawałem, a więc myślę, że lepiej sobie to wszystko zmieszać, mieć z głowy takie rozterki. No i jak wiadomo, życie sobie trzeba upraszczać, a nie utrudniać. W dzisiejszym odcinku to w zasadzie by było na tyle. Następny odcinek będę się starał już nagrać na jakiś konkretny temat, a nie po prostu pokazanie, co tam u mnie w zbiorniku. Więc jeżeli może macie jakieś pomysły, żeby chcielibyście, żebym o czymś nagrał, możecie mi napisać w komentarzu. Jeżeli któryś z tych pomysłów przypadnie mi do gustu, to na pewno zrobię o tym jakiś filmik. No i zachęcam, tak jak już wcześniej mówiłem, do wchodzenia na ten kanał Wędkarium. Także dajcie tam chłopakowi trochę subów, trochę lajków, popiszcie trochę do niego, niech się chłopaczyna cieszy. No i to by było dzisiaj na tyle. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, hej.